Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Zmierzając do Jerozolimy, Jezus przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego 10 trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ich widok rzekł do nich: Idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem. Upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu, a był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: Czy nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. Do Niego zaś rzekł: Wstań, idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Dzisiaj dobra nowina dotyka problemu wdzięczności. Tylko 10% tych, którzy doznali łaski Bożej, przychodzi za nią podziękować. Kiedy przychodzą na nas problemy, to wiemy, do kogo biec i błagać o pomoc, ale gdy przychodzi łaska, to już zapominamy, że należy Bogu za nią podziękować. Niewdzięczność pozostaje chyba największym naszym problemem. Dlaczego tak się dzieje? Może dlatego, że uznajemy, że to, o co prosimy, słusznie nam się należy. W ten sposób pojawia się pycha. Człowiek pokorny uświadamia sobie, że nic mu się nie należy, chyba jedynie kara za jego własne grzechy lub zaniedbania dobrego. Człowiek pyszny i zadufany w sobie, jeśli otrzymuje jakieś dobra, często ma pretensje, że nie jest ono dokładnie takie, jakie sobie wymarzył, lub przyszło zbyt późno. A zatem wdzięczność ma swój początek w sercu człowieka. Czym pokorniejsze serce, tym większa wdzięczność z niego wypływa. Dobitnie pokazują to żywoty świętych. Nasz ojciec założyciel, święty Wincenty Pallotti, dziękował Bogu zawsze i to jeszcze zanim otrzymał łaskę, o którą zabiegał. Kto dziękuje, ten 2 razy prosi. Chcesz otrzymywać więcej łask od Boga? Bądź wdzięczny i staraj się o proste i pokorne serce.